Cześć Wam. Dzisiaj zgodnie z obietnicą idziemy zobaczyć sobie tutaj w Grzmiącej ten bunkier nieopodal góry Sajdak. Auto zostawiłem na ulicy, nie pamiętam jaka to jest, turystyczna czy jaka. Teraz tak, którędy to iść, bo ścieżka idzie nam tu w prawo. Stąd przyszliśmy. A z internetem tu krucho. Ale spróbujemy pójść tędy, bo ten bunkier, w cudzysłowie, mamy tam gdzieś za tymi chaszczami, tam jest szczyt. Ale postaramy się jakoś tutaj tą drogą dotrzeć. Dochodzimy do kolejnego rozgałęzienia dróg. Ale jeśli tutaj gdzieś u góry mamy ten bunkier, no to wiadomo, że musimy iść tędy. Po około 15-20 minutach jesteśmy na szczycie. Wędrówka nie jest wielka, dlatego że widzicie, ja o kulach tutaj nawet w dobrym czasie się spiąłem. No i tak, jesteśmy już na miejscu, przed nami potężny zbiornik wodny. No cóż, ja myślę, że to jest nic innego jak zwykła wieża ciśnień ulokowana na wzniesieniu. Ja wiem, że są tutaj różne do tego przyklejane teorie. Poniżej mamy studzienkę jakąś rewizyjną. Około 80 cm szeroka średnica. I co my tu tak naprawdę mamy? No cóż, głęboko na jakieś, ja wiem, około 3 metrów plus minus oceniam. Na dole mamy rumorz skalny. Zapewne była o wiele głębsza. Zwróćcie uwagę, tam mamy jakieś boczne rury wychodzące. Kiedyś chyba udrażniania tej studzienki i tutaj jeszcze innych, to zdaje się, że podejmował się Darek Kwiecień, z tego co ja pamiętam, z jego filmów. Jaki był tego finał, tego nie wiem. Pamiętam tylko, że gdzieś na któryś ze swoich filmów mówił, że gdzieś to ktoś mu to zasypał. Ile w tym prawdy, tego nie wiem. Widoki stąd są niesamowite, ale najlepiej to ten cały zbiornik, bo widzicie, ciężko mi jest tu Wam cały go pokazać. Zatem odpalamy drona i zobaczycie, jak wygląda to z góry i jaka jest w ogóle perspektywa. Przeznaczenie jest zupełnie inne. Otóż, że miał on zasilać jakiś podziemny kompleks gdzieś tutaj się w okolicy znajdujący koło Sajdaka obok tuneli. Ile w tym jest prawdy, tego nie wiem. Natomiast takie teorie tutaj są. Czy pokutują, czy być może jest w nich odrobina prawdy, nie ja jestem od tego, żeby to wyrokować.
Są ludzie, którzy siedzą w tematyce Rize. Ja osobiście polecam blog Kuby Pomezańskiego. Bardzo ciekawe, bez takich wątków fantastycznych. Odnosi się tutaj bardzo wiele jego tematów, właśnie jeśli chodzi o Rizę. Jest też mowa właśnie o tym zbiorniku. Ja wyczytałem osobiście też na bloku Pawła Jerzewskiego, gdzieś w którymś to z jego materiałów opisuje on, że być może jest to zasilane coś na kształt subartezyjskiego źródła, no bo jak, w jakiś sposób musiało być to zasilane, tak, ten cały zbiornik, umówmy się. Co by to nie było i którą wersję byśmy nie przyjęli, to pamiętajmy, że warto tutaj przyjść, warto nawet tylko oprzeć się o ten zbiornik i podziwiać piękno chociażby jesiennych lasów, które tutaj, no już w Rize, zaczynają pięknie nam się różnymi kolorami mienić. No cóż, do tematu na pewno nic nie wniosłem, bo też nie takie było moje zamierzenie. Chciałem po prostu zobaczyć ten obiekt, bo o ile znam wszystkie obiekty Rize, byłem we wszystkich sztolniach, tych dostępnych, jak również tych niedostępnych, natomiast gdzieś tutaj ten w cudzysłowie bunkier, a tak naprawdę wieża ciśnień, przynajmniej ja tak uważam, zawsze gdzieś mi umykała i dzisiaj sobie zrobiłem taką wycieczkę. Myślę, że nic nie odkryłem, ale coś zaliczyłem. Jest to kolejny obiekt, który jest w kolekcji mojej, czyli kulawej eksploracji. Kapsel, jak tam? Zdobywasz Rizę, tak? Kapsel. To tyle, moi drodzy, z tej dzisiejszej wycieczki. Trzymajcie się ciepło. Cześć.